Halo, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Rimolda. Jestem Kilewski, jest oczywiście Rimold. Teraz dopiero ogarnąłem, dlaczego część moich kolonistów jadła proste rzeczy. No, dokładnie to Laruza i Screama mieli to przydzielone. Dopiero teraz to zwróciłem na to uwagę. Super, jestem z siebie dumny, że popełniłem takie bezsensowne błędy. Dobra, więc to dam wszystkim obfite, żeby sobie jedli. Ja tutaj obfitych zmienię to, żeby nie jedli mi oczywiście czego. W żywności na razie nie jedzcie. Kurde, gdzie to jest? O, spakowaną żywność. Dobra, i druga sprawa. Tutaj będę miał teraz plan mojego killboxa. Oto plan killboxa. Postawiłem na obecnie killboxa, który jest w mecie, czyli Singularity Killbox. Będzie on jeszcze lepiej dopracowany, kiedy uda mi się lepiej wyciągnąć wilgoć z tego terenu. No bo jak widać, mamy tutaj lekkie bagno. Ale powoli tutaj się suszy, więc tutaj sobie uzupełnimy potem te puste miejsca marmurem. Znaczy, no mogę na razie postawić po prostu drewniane ściany i chyba tak zrobię. Żeby to miało więcej sensu. I postawimy też chyba drzwi ze stali? Nie, tego nie mogę. To muszą być drzwi z drewna bodajże. Tak. W ten sposób. Oj, tu jest krzywo chyba. Krzywo? Krzywo. Nie, dobrze jest. To jest elegancko. No więc tak wygląda nasz killbox. Będą na tym pracować nasze robociki. Tak samo jak potrzebujemy drewna, a które już mamy. Dobra, spoko. To jest kwestia pierwsza. A druga kwestia jest taka, że moje cele na tą kampanię się trochę zmieniły. Nie planuję teraz już powstawić Królową Wojny jako naszego mecha, ponieważ nie czuję takiej potrzeby. Za to zmieniam mój plan na pokonanie wszystkich bossów. Ponieważ mamy już za sobą... Diabolusa, a chciałbym właśnie pozbyć się War Queen jeszcze, a potem Apokrytona. I to są obecnie moje cele na tą kampanię. Czyli pozbyć się tych mechów. Bossów. I wydaje mi się, że teraz to ja mogę stwierdzić, że... O, Ulokana możemy z powrotem tutaj wrzucić. Ulokan... Myk. Wydaje mi się, że teraz, jeśli mam taki przyjęty plan, to jest od razu w sumie inaczej. Jest inaczej i wydaje mi się, że to być za lepszą rzecz niż wcześniej. Dobra. A żeby móc w ogóle iść w kierunku... O, tam szopa chyba zjadł prawie. Już go zabili, czy jeszcze? A, wilki to sobie biją. No dobra. A, jeszcze tu jest dziura. Kto ma zakażenie? Jaguar, na prawej stopie. Laruza, wierzę w ciebie, zajmij się nim. Weź go lecz. Tylko jakby się dało, to najlepszym lekiem jaki masz. Prawe ucho przebite. A ty ile masz lekarskich? 7. To wiesz co, Laruza? Użyj na nim leków jakichś lepszych. O. Teraz będzie git. No, potrzeba naprawa mechanoida. A wszyscy będziecie naprawieni, ale to z czasem, to z czasem. Czy wy macie jakieś fajne rzeczy w sobie? Nie, wy będziecie sobie leżeć i tu leżeć. Gast analizer, ty w sumie do wyrąbania jesteś. Dobra, wszyscy powolutku będziecie zutylizowani. Biokodowane. Dobra, potrzebuję kolejną rzecz sobie postawić, o której długo zapominałem, ale jednak na czas najwyższy w końcu to walnąć. Huta elektryczna. Długo jej nie stawiam, a w sumie by się przydało nareszcie to walnąć. Hutę to chyba na dworze wypada walnąć, bo w sumie gdzie indziej. Bo ona podnosi... Znaczy, no nie widzę sensu z tym latać, chociaż jak tutaj coś przepalę, to w sumie... Nie wiem, to może tutaj postawię lepiej. No. Będzie miało to chyba najwięcej sensu, jak się postawię to tak, w ten sposób. Chociaż, czy to ma sens? Więcej niż mniej na pewno. No to dawaj, tak, tutaj sobie walniemy hutę. W sumie trochę nie podnosi tego, to nie podnosi temperatury jakoś bardzo. To nie jest na przykład krematorium, które też by się przydało, no ale nie widzę potrzeby używać krematoriów. No chyba, że do palenia tych zwłok, które są zepsute. No co tu niesiecie? A dobra, kij w to. Dobra, więc znaczy konstruktoroidy już mają co robić. Marmur będzie wykorzystywany w dużej ilości oraz troszeczkę drewna, ale to z drewnem to nie ma problemu. No i właśnie nasze cele to teraz jest pokonanie tych dwóch mechanoidów jeszcze. Czyli mamy za sobą Diabolusa. A teraz potrzebujemy jeszcze pokonać właśnie War Queen i Apokrytona. To więc to są nasze cele na tą kampanię. A i na razie mam tutaj pułapki, więc trochę mi szkoda jeszcze, no, zamurować ten tutaj dział, ale skoro mam przerzucić się na killboxa w tym miejscu, to w sumie, no, będę musiał zamurować tutaj te wejście i to w sumie to wszystko. Zrobić tutaj jeden wielki mur.
Wydaje mi się to być najbardziej dobre rozwiązanie. Tak, to będzie według mnie chyba najlepsze. Klima robi operację. Oj, nie udało się wyjąć gastroanalizera, to smutne. Za to tutaj pan z łokcioostrzem. Czy to się uda? Czy ta operacja się uda? Czy dostaniemy łokcioostrze? Dostaliśmy. Fajnie. Budowa sobie tutaj elegancko trwa i w ogóle jest ładnie i pięknie. O kurde, na OBS-ie widać, jakie są lagi. O cholipka. Ścina niemiłosiernie. A jak zrobię tak? To jest źle. Okej, to zrobię teraz sztuczkę. No i ho ho, zrobiłem sztuczkę. I lagi jakby mniejsze od razu. Ciekawe czemu. Irytujemy ten deszcz. Znaczy naprawdę, znaczy on jest spoko, jako rozumiem, że jest fajne urozmaicenie, ale mocno obniża jednak performance i tak dalej. Co jest niefajne, muszę przyznać. Dobra, więc tutaj sobie budują, to jest... No, dużo rzeczy tam to jest, trochę zostało do zrobienia. Stali mamy od cholery. Tak naprawdę to tego się wydaje, że jej jest mało. Tutaj wyjście mamy marmur, tutaj mamy stal, tutaj no, te miejsca, gdzie są jeszcze podtopione, to mamy drewno. Stali to nam leży tu, leży jeszcze stali tutaj, niepotransportowane jest. Kolejnego liftera każę tutaj produkować, tylko jak mi w końcu wyprodukują ten encoder. No i fajnie będzie, co ja będę mówić. Fajne rzeczy, fajne. To jeszcze mogę sobie walnąć jakiegoś kolejnego... Po co mi tuneler? Co ja żem kliknął? Ej, chociaż w sumie... Tuneler... No nie, to jest kolejny walczący wręcz w sumie. Chociaż taki, to jest taki potężny tank, trzeba mu przyznać. No... Nie no, nie chcę go. Nie chcę go. Nam się niedługo będzie chyba tutaj, o, bank genów produkować w pełni, co mi się trochę nie... No, trochę mnie to niepokoi. A właśnie, ile ja mogę mieć do połączonych tych procesorów? To mnie też zaciekawiło. Wzrost złożoności... Tego można nastakować jak porąbany i wtedy będzie duża ta złożoność możliwa. Ej, to akurat ciekawe. Ale nie na tyle ciekawe, żeby musiał to akurat teraz zrobić, bo jak sobie popatrzę na rekombinację genów, to jeszcze nie widzę takich fajnych, które widzę, że byłyby dobre. Ciekawe tutaj, może wam przyznać, jest to, że mamy tutaj implantator genów. I akurat mamy jedną kapsułę Architu, więc możemy tutaj wykorzystać sobie. To jest fajne, bo możemy na przykład komuś... Znaczy ta powolna nauka, która tutaj się skombiła, trochę słaba jest, ale też jest do przeżycia, że możemy na przykład dać, dajmy na to, na kogoś... Co możemy na kogoś dać? Że ma wspaniałe rzemieślnictwo i implantator genów walnąć. Tylko jak będę miał jeszcze archogenetykę oczywiście, tutaj wyszukaną. I dzięki temu ja mogę na przykład implantatorem genów wsadzać ludziom po prostu te wspaniałe rzemieślnictwo. Więc to jest naprawdę fajny gen, który nam udało się tutaj wyekstraktować. Więc w ten sposób można by tym ludziom przekazywać kolejne ksenotypy, które możemy sobie własne tworzyć oczywiście. Możemy nawet mieć te własne ikonki i w ogóle fajne rzeczy. Tylko jeszcze nie mamy tych wszystkich ksenotypów wizualnych. Mamy na przykład ciemnoczerwona skóra, ona się skombiła z wolnym gojeniem się ran. Co nie jest takie dobre, chociaż da się to przeżyć, te wolne gojenie się ran. To jest taki minus, który można przyjąć i być szczęśliwym. Na przykład słaba uprawa to jest fajny bardzo gen. No bo możemy go sobie skombić z czymkolwiek i w sumie jest fajnie. Na przykład, nie wiem, słabą uprawę możemy sobie wyrzucić i może na przykład rzucić sobie wspaniałe rzemieślnictwo i od razu mamy wydajność metaboliczną mniejszą. Tylko dla mnie ta wydajność metaboliczna nie jest jakimś wielkim... jakąś wielką, straszną rzeczą dla mnie, bo chyba maksymalnie z tego, co ja kojarzę, to możemy mieć... O, minus 5. Czyli nie możemy za bardzo przesadzić sobie z tymi genami, żeby nie zrobić zbyt OP człowieka. Musimy sobie zawsze tak jakby wybalansować te staty, że musi być trochę słabo, trochę dobrze. Ja ostatnio się strasznie wkurzyłem na te wampiry. No jak patrzymy sobie na to, co one sobą oferują, to jednak no trzeba przyznać, że no... Wątpię, że oni są bardzo wydajni, jakoś, że tak powiem. Bardzo, znaczy są na pewno... Nie no, wydajnie metaboliczne mają na zero. Ej, to nie mają jakoś tak wykręcone i myślałem, że oni są gorsi. Wydajność metaboliczna plus 6. Złożoność plus 1. A na przykład implantator genów to jest... Nie, to jest co innego. Na przykład pirofobia jest słaba, czy nadaje plus 4? I to jest bardzo słabe i ludzie... Aha, czyli... Tym głównie leci taka odporność. Odporność na toksyny? Ej, to dlatego oni mogą walczyć z tymi, kurde, wasterami. No dobra, nie wiecie, ja tak na nich się wkurzyłem. Ale jednak mają krzepkość, mają zwiększone obrażenia w zwarciu, co jest bardzo silne, no plus 150, no, razy 150, no to jest silne, no. Są pewne takie rzeczy, które są dla nich fajne i takie, które są niefajne. Co ja mogę
mogę wam powiedzieć więcej. Te długie skoki, które ja używam bardzo dużo, no to one są naprawdę super. Ja nie wyobrażam sobie mieć tutaj, nie mieć tych długich skoków, bo są wybitne. Dobra, no i co? No generalnie no fajne są te wampiry, no ale widać jednak wybalansowali je. Jednak je wybalansowali, nie ty. Wybalansowali je Fest, te całą mechaniką hemogenu, pirofobią, no... Ale tutaj na przykład... A nie, to jest ta kapsuła Architu, czyli to się nie liczy. Ho! To się nie liczy, ale złożoność jest wysoka. Tylko jakbym na kogoś mógł... No tylko jest ze sobą połączone, nieśmiertelność ma z anabiozą, tak jakby. No i teraz to jest skomplikowane. Czy jakby na przykład udało nam się nieśmiertelność z kogoś wyjąć, to możemy w kogoś to wsadzić? No chyba moglibyśmy wsadzić tą nieśmiertelność, tylko jakby on tą śmiertelność ładował, czy anabiozą? To musiałby mieć też ład gen anabiozy. No chyba, że nie. No to, ale jak on by się miał zregenerować? Nie do końca to jeszcze rozumiem, ale naprawdę wydaje mi się, że tak... Później mogę jakoś tak lepiej zacząć analizować te rzeczy. Dobra, u Lokana już daliście, teraz sosa trzeba wrzucić. A ja chyba walnę sobie kolejne tutaj banki genów, które sobie walnę gdzieś tutaj pod ścianą, tak w ilości 4. Bo się przyda ich jeszcze więcej. Podobnie jak jeszcze jeden może tutaj procesor genów. Jeszcze jeden, a czemu by nie? Dobra, wzrostu na razie nie, no i elegancko. I tak można żyć. Infrastrukturę tutaj mamy. Jakąś, bo jakąś, ale jest. A tymczasem killbox się buduje. I tyle, bo w sumie co już mogę więcej zrobić. A, i co my potrzebujemy do przyzwania tej? Kurde, nie to chciałem kliknąć. A dobra, to niech będzie i tak to w zasadzie tego nie używam. Tak samo jak mogę przecież użyć na Sarze tego. Gdzie ona jest? Nie, chyba nie mogę tego użyć, bo my nie mamy chyba komunizmu, znaczy komunizmu. Komunal? Nie, mamy kolektywizm. No to ona powinna mieć ten, wezwanie do pracy. A, nie, a, bo to jest zamiast dowództwa bojowego, dobra, spoko. Nie ma problemu. To co ja chciałem zrobić? Nie to, a chciałem zobaczyć co się robi, żeby przyzwać innego. Diabolusa to wystarczy mieć radio. A na to pasmo mechowe, antena pasma mechowego, dobra. Czy ja mogę to zbudować? Biotech? Antena pasma mechowego, okej. I gdzie ja to mogę postawić? Gdzieś tutaj przy węźle przepustowości, czy to jak? A sobie zobaczę po prostu. Urządzenie sygnalizacyjne w paśmie mechowym. Po aktywacji wysyła potężny mechowy impuls sygnałowy, który przyciągnie ultraciężkiego sieciowego mechanoida do ataku wraz z jego eskortą. Okej. Ten udynek może być użyty tylko raz. Okej, no to by sobie postawiłem tą antenę, nie wiem, kurde, gdzieś tutaj... Nie wiem, pod ścianą sobie postawimy. No, co ja tu więcej będę mówić. I ja też planuję wywalić ten generator na drewno. I tutaj na wejściu walnąć jakiegoś mini boksa w tym wejściu, żeby to była nasza ostatnia linia obrony. Bo jak sobie myślałem ostatnio, że jakbym sam najechany i wyparty stąd, i nawet wyparty stąd, to musiałbym się wycofać do bazy tutaj. Jak ja miałbym się w niej bronić, kiedy ja mam dosłownie takie korytarze? Tutaj się nie da bronić. A gdybym sobie takiego mini boksa tutaj walnął, na przykład, no to dlatego nie chcę stawiać tego tutaj, tylko może gdzieś dalej. Gdybym walnął sobie jakiegoś mini boksa, to w sumie to by pozwoliło mi jakoś tak jakby na trochę... Nie wiem, no żebym mógł po prostu cokolwiek z tym zrobić, no bo co ja mam innego powiedzieć. Po prostu widzę sposób, w który można cokolwiek osiągnąć. Czy ja mogę zrobić jakąś fajną tutaj ceremonię, bo tak sobie patrzę, czy mogę? Nie mogę, no to szkoda. Tego nie tankujcie, no i tyle. Czekamy na rozwój wypadków. A, jeszcze moją decyzją stwierdzam, że te koguty tam tutaj do niczego potrzebne. I weźcie je, pozabijajcie wszystkie, bo mi się ich nie chce tutaj posiadać. Naprawdę, po co mi te koguty? Będą mi tylko przeszkadzać, na przykład żadnych alpak mi nie trzeba. Ja tu mam obecnie gospodarkę opartą na indykach i kaczkach, więcej mi nie trzeba. Żyję z tym prawidłowo i cieszę się z życia. Nawet, kurde, te kaczki ograniczę do 6, a samice młode... No, może niech tyle zostanie. No, może tak do 14. A co? A niech nie mają tak dobrze, bo czemu mu mieliby mieć tak dobrze? W ogóle czemu tak się mało ich urodziło? Nie naczekam, dromaderów mam też za dużo. Dromadery są duże. Czemu dromaderów mam więcej niż indyków? No trzeba to ograniczyć. Też tak do 2 samców dromadera i samic w ogóle nie mam dorosłych. A, bo wszystkie są w ciąży. Okej. A młodych samców ograniczę do... No, do 2. No, więc tak trzeba żyć. Krowy, no to krowy to dają mleko, ale na przykład samce to nie... Po co mi kolejny samiec krowy? O! Ograniczać trzeba wszystko, bo jest tego za dużo. Dorosłych samic... 8 masz? W sumie czy 8...
krowich samic. A, bo mleko dają, no tak. Ma to sens. Jup. O, i tak trzeba żyć. Jo, ja to stwierdziłem, że to... te wycinanie organów jest nieopłacalne, a tu sobie patrzę jakiś handlarz, tu wątroba po 700, kurde, euro, w sumie to są euro. Znaczy no, za ilość srebra. To obchnę mu, kurde, płuco i nerkę i w sumie można żyć. W ogóle goniłem go, cholera, na koniec mapy tam starą skakałem. Killbox już prawie skończony, widać jest tu piękny i w ogóle. Tutaj będziemy mieli nasz regałek z drewna na różne granaty i tak dalej. Tutaj wszystko jest ze stali, więc teoretycznie nic tu nie powinno się spalić, tak mi się wydaje przynajmniej. I jak to wygląda, jeśli chodzi o podział na pokoje? Czy to w ogóle tutaj jest pokój, czy nie ma tego pokoju tutaj? Nie, pokoju tutaj nie ma, dobra, czyli nie można ich spalić. Okej. Okay. Jeszcze widziałem fajne killboxy, tylko one nie zawsze będą działać przeciwko zwykłym frakcjom. Na przykład jeśli zaatakują na śmieciarze, to ten killbox nie ma sensu. Się robi taki długi labirynt w kółko i się stawia pułapki z trutką i oni fajnie umierają sobie w trakcie. Ale to chyba bez sensu jest, bo nie wiem, czy te trutki są aż tak bardzo wydajne. Potem trzeba będzie wywalić tą ścianę, znaczy te drzwi, postawić po prostu zwykłe ściany z marmuru. Tylko oczywiście jak nam wszystkie te pułapki już pójdą, więc killbox skończony. Tylko czekamy sobie, aż jeszcze nam pompa wilgoci trochę wyciągnie tej wilgoci. Najwyżej, a nie, w sumie po co? I, o nie, ja nie mogę tego przełożyć. O nie, myślałem, że ja mogę to wymontować i postawić gdzie indziej. To smutne, czy jednak pompa wilgoci musi tutaj pracować i to fest. No to cóż, jeszcze chwilę musi sobie tutaj popracować nasza pompa, ale killboxa już mamy. Taki, to jest pierwszy mój zbudowany prawdziwy killbox. No. No i teraz co? Postawiliśmy chyba już te pasmo antenowe, mamy pasmo. A czy nie ma prądu? 1700? Co? 1700, prądu brakuje? 1700? Aha. Okej, gdzieś jest... A, dobra, widzę, gdzie jest problem. Widzę, gdzie jest problem. Wywaliłem kawałek połączenia elektrycznego. I to stąd nie ma połączenia elektrycznego. A przecież mogę przełączyć do tu. No. Problemu od razu nie ma. Czy jest problem dalej? Czy zasięgu nie ma? No, ma zasięg. Nie, on powinien się tutaj teraz podłączyć. Dobra, kij w to. Pociągniemy kabel po prostu teraz... Sobie elegancko by ten kabel byłoby pociągnąć w ogóle inaczej. Ten system trochę mam głupio zrobiony. No ale na razie jest jak jest, no lepiej nie będzie. Więc pociągnę to tu, a ten tutaj kabelek rozbiorę, żeby nie wyglądało głupio. Dobra. I powinno być w miarę spoko teraz. Niech to jeszcze zainstalują i będzie fajnie. Ja mam stali spory, jeszcze sobie drewna kupiłem jeszcze... A nie, jeszcze nawet nie transportowali tego drewna od handlarza. Nie no, fajnie jest, fajnie. I no, teoretycznie powinienem się teraz przygotowywać pod Warqueena. Boję się tego, co się może tutaj stać, ponieważ może być ona rzeczywiście jakimś strasznym przeciwnikiem. Ale niekoniecznie, a może też nie być taki straszny. Kurde, o nim zapomniałem, bioniczny żołądek. Ajajaj, ale już z niego nie wyjmiemy chyba bioniczny żołądek, bo chyba już jest zbyt zgnity. A jakie na tobie ta zbroja? Marinesa 68, normalna, ej. Ej, to w sumie, daj mi strój i sobie załóż tą jego zbrojkę. Trochę szkoda, że trochę poleżał sobie tutaj, no ale no cóż, tak bywa. Daj mi strój z niego też. No, te zbroje Marinesa to się przydadzą. Ta słaba to jeszcze tam kij w to, ale... Co ty robisz? Płynnostrojowy sprzątasz? A. Dobra, weź ich, przetransportujecie wszystkich, bo te zwłoki będą tu leżeć i tego przeszkadzać. Gdzie nie, gdzie? Chociaż zależy, gdzie jest strefa domowa. O, teraz nagle jest wszędzie strefa domowa. Super, kocham to. Teraz oni będą latać, wszystko sprzątać. Jaki jest... Dobra, nie będę się powtarzał. Nie będę się powtarzał już. Więc dobra, więc po prostu zajmijcie się tym, czym macie się zająć. Ty, Krima, weź tutaj... O, Peter, weź ty może wpierw transportuj, czy coś w tym stylu. Dobra, tu go rozebrałaś, elegancko. To wszystko pójdzie na śmieci. Pakiet toksyczny pewnie pójdzie do magazynu. I teraz jego rozbierz... Co, po co ma go... A nie, dobrze, liftar to ma go rozebrać. I załóż sobie tą zbroję Marinesa. Tą lepszą, bo jest normalna, a nie słaba. A ta słaba powinna pójść chyba na śmietnik, tak mi się wydaje. Znaczy, no... Szkoda ją zużyć. Szkoda ją tak jakby, znaczy, stracić, nie tyle zużyć. Dobra, wy jesteście ubrani dobrze, Klima teraz się ubiera. Tiffy, ile ty jeszcze dni będziesz tu siedzieć? 10. Aha, a Kanto kiedy wraca? Kanto nam wraca... O, za jeden dzień.
Ja bym chciał przywołać War Queen'a, to ja widzę, że on przyszedłby z nią razem 5 pikinierów i 2 kosiarzy. Ja pragnę tylko powiedzieć, że te bossy, te najazdy bossów są skrajnie prostsze niż zwykłe najazdy w grze. Ale jeszcze się chwilowo wstrzymam. No i nareszcie wraca nam Kanto, który na pewno zobaczy, że kolonia zmieniła się nie do poznania. I pierwsze co zrobił, to załadował brzęczkę do beczki. To super, cieszy mnie to bardzo. I czy ty się zajmowałeś Kanto, bo już nie pamiętam. Zajmowałeś się pracami prostymi. Przyjechał od razu smutna Błąkalina, a żeby cię pieron strzelił, bo ty w kurde ciulu. No wrócił i od razu niezadowolony, nienajedzony, brak rekreacji. Oni tam cię mordowali tam, czy co, kurde? Wszyscy są tacy zadowoleni, wszyscy imponująca sypialnia, wszystko fajnie, Kanto w ogóle, kurde, jak tak możesz myśleć, że jest tak źle i w ogóle? Tu jest twoja sypialnia, a nie, nie jest twoja sypialnia. To jest twoja sypialnia, Kanto, to jest twoja sypialnia. Zawsze była to twoja sypialnia, nie wiem czemu teraz ci się tutaj zachciało tutaj narzekać. No, już zadowolony, masz lepszą sypialnię? Nie masz sypialni. Masz czaszkę szpikulcu i jednolitą myśl. Ty kurde ciulu ty. Ale bardzo podoba mi się to, że... Po co mi kurde słaba uprawa? Człowieku, już to mam. Po co mi to? Dobra, kij to. Bardzo mi się podoba, że Burgundy został naszym drugim kucharzem nagle, bo jego obowiązki przejęły sobie roboty. To nie jest tak, że roboty zabierają nam miejsca pracy. Po prostu alokują nas tam, gdzie jesteśmy bardziej potrzebni. I tyle mogę powiedzieć o ruchu na rynku pracy. Niezapomniane jaja, czy oni w ogóle je używają do tego gotowania, czy też nie? Peter dostał od pułapki, no klasyka, no klasyka. Kto by się spodziewał, teraz Peter nam umrze niedługo. Nie sprzątaj cholera tych płynów ustrojowych. Cholera, jak to... dobra, będę się powtarzać. Nienawidzę systemu, kurde, sprzątania, że to sprząta w domu. Powinien być strefa do sprzątania i tyle, i byłby spokój. Nawet mi tu nie łaź, kurde, jakim prawem chcesz tu łazić. No tak, tutaj też trzeba sprzątać, trzeba posprzątać przed murami, żeby wróg wiedział, że u nas cywilizacja jest i u nas jest ładnie. Idź, kurde, się wylecz. I cię postrzywają, bo kurde, szkoda słów. Bo to jest biokodowane do przepalenia, to jest biokodowane, to nie jest biokodowane. Po co mi tak toksyczne bomby? Pojedzie jeszcze na przepalenie. No, bo ogółem przepalam teraz wszystko w hucie elektrycznej, jest fajnie. Tiffy nareszcie już mogła wyjść z naszego kochanego, naszej kapsuły. Nie z naszego kochanego, tylko z naszej kochanej kapsuły. No i jak widać, rzeczywiście podrastały jej palce i tak dalej. Więc jest spoko. Tiffy w końcu jest funkcjonujące, nawet jej oko się naprawiło. Więc fajnie. Ciekawe, czy jakbym jej w ogóle ucho wyjął ten implant, który jest całkiem spoko, bo w sumie bardzo dobry jest ten implant, to czy by jej też ucho odrosło. No, to taka sprawa i teraz czym się w ogóle zajmowała Tiffy, bo ja nie pamiętam. A, Tiffy była naszą badaczką, a jak nie badaczką, to lekarzem, a jak nie lekarzem, to w sumie pomagała po prostu w kolonii i tyle. Sprzątaniu, ale sprzątanie to mamy inne osoby, to w sumie, wiesz to ty lecisz tak i tutaj na 3. O, Larusie to zmieniłem, to nie. Tragarz 2, tu na 3 i Tiffy podobnie, ale tutaj na 3 i tutaj na 4. O, w ten sposób, dobra. Czym więcej tragarzy, niż li... kopaczy. Znaczy nie kopaczy, tylko sprzątaczy. Sprzątacze to mamy Izodorę, mamy Petera. Jak tam Peter, twoje rany? Już postrzywany i sobie dalej lata po naturze. Tak, po naturze, żebym to pięknie powiedział. No, no, przynajmniej jest dobrze. A ty, Stella, kiedy wstajesz? Dobrze się, że nie wstała. Przed upływem 3 dni? A, dobra, nie wiem. A, że jeszcze jej zostało, dobra. Jeszcze chwila została, no to spoko, no to dobra, no to moim kolonistom to dużo życia nie zostało. Czekam aż stanie Stella i chyba postaram się zrobić w tym odcinku jeszcze War Queen'a. Uważam, że to dobry moment w końcu jest, żeby użyć naszego Jaguara i nareszcie War Queen'a przyzwać. No to w końcu mamy wszystkich naszych ludzi prawie naładowanych, Stella zaraz nam wstanie. Ale wydaje mi się, że i tak trochę czasu minie zanim ta War Queen się pojawi, więc pewnie będzie kolejne cięcie. Jak Stella wstanie, od razu weź sobie, kurde, to ten, Zeus Hammerek, bo to by się przyda. O, nie możesz chodzić, to smutne. O, już ta jedna ambrozja wyrosła, ale super. Nie, to. No, więc Jaguar sobie przyzywa, ciekawe jak to wygląda. Jaguar stoi. I impuls poszedł, i się zepsuło. Ale oni mi to przepadną, tak czy siak. No, więc elegancko, War Queen wezwana, no i za jakiś czas nam tutaj przybędzie i nas będzie chciała zabić, ale my chcemy zabić też ją, więc tak jakby jesteśmy sobie wrodzy.
Patrz, jak to fajnie wygląda, jak te wszystkie indyki naraz jedzą. Pewnie świeże pisklaki. Tak, świeże pisklaki. Ale fajnie to ująłem ten moment. Taki bardzo przyjemny. O, i widzę, że moi koloniści w końcu zaczynają oczyszczać tą strefę, którą wyznaczyłem do oczyszczania. To fajnie, to znaczy, że w końcu kiedyś się tych śmieci i tego zanieczyszczenia stąd pozbędziemy. Chociaż no prawdę mi napisano, że trochę to potrwa. Warqueen właśnie sobie przybywa tutaj, jak możemy zauważyć. Oj, chyba źle kliknąłem. O, tutaj sobie przybyli. Eskorta nie jest ta duża. Zawartość stal? Ciekawe, ciekawe. Dobra, no to co? Zbieramy wszystkich ludzi. Was. Tu nawet Jaguara bierzemy, aby być na tyłach. Pikinier razem z nim. Dajemy mu eskortę. No, idź do niego. Albo dobra, kliknę tak, to chyba powinien z nim iść. O, właśnie, idealnie. Więc pikiniery sobie idą. Czy bierze mi Zadora pod granaty EMP? Stella. Stella. Ty się chwilę wstrzymaj. Zapomniałem ci dać przecież twój Modzeusa. On ci się bardzo przyda. Znaczy no, w sumie jest to kluczowa broń obecnie tak naprawdę. Przydałby... No, przyda... Nie, nie, jednak nam się nie przyda. Chciałem powiedzieć, że na pewno by się nam przydało drugie wejście do kolonii, żeby oni tyle nie chodzili. Nie, lepiej żeby tak nie było, bo jeśli tak zrobię, to przez przypadek mogą mi wchodzić inną stroną, a ja chcę, żeby mieć jedno wejście, żebym mógł tutaj zbudować jedno opancerzone wejście, znaczy opancerzone. Jedno ufortyfikowane wejście. Otóż to. No a wszyscy są? Wszyscy są. Izadora, Burgundi, Kanto, ich nie chcemy, Izadory nie bierzemy, dobra. No to zbieramy was wszystkich i lecimy. Powolutku w tą stronę. Możemy leniwca jednego wezwać sobie do walki, to akurat się przyda. I niedźwiedzia, niedźwiedzia Grizzly. O, dobrze. Dobra. Nie mamy fajnego miejsca do obrony, to akurat mnie nie cieszy. Więc będziemy musieli zająć takie miejsca słabe do obrony. Oni nie mają żadnego ognia, to jest fajne i to mnie bardzo cieszy akurat. Tylko mnie niepokoi, co to znaczy, że ona ma stal? Bo to pod nią jest... Bo to jest pod nią? Nie, ona ma jakiś karabinek przy sobie, ale to chyba nie powinno być jakimś problemem. Dobra, wychodź na dalej z Jaguarem. I teraz tak, jakby tu się ustawić, bo kurde powiem wam, że ni w te, ni w tamte. Najlepiej było się schować kurde tutaj i tutaj się bronić, nie ukrywam. Może atak frontalny i rozstawienie po prostu strzelców? Nie będzie to głupie, bo man, ty masz zasięg taki, więc jakbyś poszła i schowała się... A tutaj to byłoby dobrze. Nasi strzelcy, jakby ustawili się tutaj, też może byłoby nie najgorzej. Roza, ty poszłabyś bardziej tu, ty poszedłbyś bardziej tu. Baryt, ty byś schował się, załóżmy, za kamieniem, tutaj byś strzelał. Może byś zasięg miał. Teraz tak. Leć. Dobra, wy sobie idźcie, a teraz wpuszczamy was. I oni już sobie strzelają. Ho. Okej, to wy lećcie tutaj na wsparcie, a was już powołuję pod siebie i rozstawcie się zwyczajnie o, w ten sposób. Oczywiście Jaguar niech do was dołączy, więc stanie sobie gdzieś tutaj. I przez co drugi pikinier może teraz stanąć tu, a pierwszy pikinier stanie sobie tu. A ty Jaguar stanie sobie po prostu tutaj. Dobra. Teraz tak, sala Rosa Tiffy. Wy przejmijcie teraz na uwagę z siebie, a i teraz tak, zew zwierząt. Dawaj tutaj mega leniwca, wezwij. Powinno się teraz udać, teraz mega leniwiec powinien być nam podległy chwilowo. A wy szybko róbcie skoki i no skracajcie front, znaczy skracajcie front, po prostu no idźcie do przodu. Bo to się przyda, a co to jest? A po prostu na człowieku kawałek. Dobra, Tiffy sobie idzie, Laruza skacze i jeszcze ty masz chyba skoczyć. Tak, ty masz skoczyć. Dobra, elegancko. Barry sobie wezwał jednego zwierzaczka. Niech wezwie sobie teraz drugiego zwierzaczka, którego nigdzie tu nie ma. No chyba, że sobie dzika wezwę, no ale wolałbym chyba nie. Dobra, teraz wy szturmować. A dobra, mega niemiec sobie tu walczy, więc chwilowo przejmuje ich tutaj, fajnie. Oni zasięgu jeszcze nie mają, dobra, czyli trochę inaczej to jest. Ale Bowman ma. Więc to się liczy, Dobra. Co to jest zanieczyszczenie jakieś tu jest? A, bo tu był ten defoliator, rzeczywiście. To schowaj się za tym drzewem może. A ty, Baryt, schowaj się... Za tym drzewem? Jakoś tak? Może się to uda, może nie. Ty byś teraz uszła tutaj, byś może broniła Baryta. A wy ładujcie się tu. Dowóz obojowy oczywiście włączamy. No i lecimy. Dobra. Co wy bijecie do cholery? Czemu dzik chce nas atakować?
Warqueen się tu widzę wycofuje chwilowo, to znaczy, że ona ma taktykę chyba taką, że musi się wycofywać. A wy co robicie? Wpierw lecicie w nich? Nie, na Warqueena od razu. Pozbędziemy się bossa i wtedy będzie Fajrant. Więc wszyscy się ustawcie tu. Dobra, ładnie. I wszyscy teraz skokami tutaj. Wszystkie skoki wykorzystujemy. Siup! Ale będzie zaraz ta miniaturka. O, ale miniaturkę mamy. Królowa wojny. Jest jak jest masakrowana, kurde! Diabolus to był kilkanaście razy gorszy przecie. Diabolus to był problemem. A to jest jakiś, kurde, siusiu majtek, ten Warqueen. No to super, fajnie, dobra. To dobrze, że jej nie chciałem. Chociaż ona produkuje te boty, więc w takiej obronie to one akurat mogą być dobre. Przy obronie one mogą być bardzo dobre, a tak to jest trochę co innego. To jest ten. A, masz kogoś na plecach. To dobrze, piękne uderzenie. Ale weź się tu zmasakrowali, kurde, no dobrych mam tych ludzi moich, no muszę to przyznać im. Tyleć tu, tyleć tu. No i możliwe Tiffy sobie poradzi. Ej, Tiffy sobie chyba nie poradzi. Słabo sobie radzi. To ty weź strzelaj w niego, a wy wszyscy zajmijcie się strzelaniem w tego, jeśli macie zasięg. Siup, siup. Ty. Strzelaj tu. Ty, pikinier, strzelaj tu. Dobra, masz spory zasięg, pikinierze. Ty strzelaj do niej, no i wy teraz strzelajcie do tego. Dawaj, Tiffy, wierzę w ciebie. Dobra, udało się. Wszyscy zostali pokonani. A nie, jeszcze jeden został tutaj. Dumny pikinier. Ej, rozwaliliśmy ich. To elegancko, tak, fest. War Urchin, czyli tak jakby Urchin to jest... kurde, zapomniałem słowa. To jest sierota, o, wojenna sierota. Tak się nazywa ten bot. I mam tutaj chip wspomaganego skupienia, które możemy zaaplikować i użyć sobie do wybadania wysokiej mechatroniki. Dzięki czemu będziemy mogli produkować diabolusy, których nie chcę, bo nie będą działać słabo. Możemy produkować grenadierów, a przede wszystkim wije... A nie, te wije są słabe. Chociaż ten grenadier byłby nie najgorszy, ale włóczniarze przede wszystkim. Oni są podobno dobrzy. Oczywiście najlepsi są oczywiście ci. Wije, zwykłe pospolite. To jest rzecz oczywista. Dobra, to wszystko leci, z tych wszystkich pikierów dostaniemy trochę super stali, a to jest super. Ej, jaka dobra walka, kurde, jestem z tego zadowolony wszystkiego. Dobra, wy się wycofać. I wy teraz idźcie na recharge'a. Dobra, może iść na eskortę chwilowo. Chociaż, no tak, na recharge'a lepiej, żeby szedł. No chociaż, co się stanie, by temu pikinierowi, jak sobie tu poleży. Nie, leci na recharge'a i tyle, najwyżej sobie pójdzie spać. Tak jak się stało. Handlarz hurtowy na orbicie, to fajnie, to wyślemy tam kogo? Może wyślemy tam Izodorę? Nie, nie ma różnicy. Peter, chociaż nie, Peter jest ranny, więc będzie miał minusy. Izodora robi w polu, no to lepiej nie wysłać nikogo. No dobra, tego deala szybkiego to sobie zrobimy już w kolejnym odcinku. O kurde, jest prawie 13, a ja tego chyba nie zaplauduję. Dobra, kij, może będzie lekki poślizg. To dziękuję za oglądanie, widzimy się w kolejnych odcinkach, cześć!